Drogi widzu, droga widzko, na początku witam Ciebie serdecznie na naszym kanale, a jak już tu jesteś, to zachęcamy do lajkowania, komentowania, subskrybowania i dzwoneczkowania naszego kanału. Zapraszamy na film. Siemano, witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym wspaniałym, nie na moim, bo ty masz swój kanał. Przy okazji zapraszam na kanał mojej kobiety. Ten jest nasz. Ten jest nasz, a tamten jest twój. A tamten nie jest nasz, tylko twój. No nie, tamten jest mój. Co jest moje, to jest twoje, a co jest twoje, to nie jest moje. No tak. Co jest twoje, to jest nasze, a co jest moje, to nie ruszaj. Dobra. Wybiła mnie z rytmu. Co ja tu robię? Kochani, w dzisiejszym odcinku będzie pieczeń królewska. Jest to przepis, który mi wskoczył, mignął przypadkowo na TikToku. Przy okazji zapraszam na mój TikTok swojskie gotowanie. I czy to jest w ogóle przepis? To jest jakiś przepis taki... Napiszę później, żeby... Taki właśnie... Ale to jakieś fikcyjne było konto. To tam jakieś takie dziwne. Tylko że to jest nie mój, zaznaczam po raz kolejny. I powiem wam jedno, tak jak ciebie już męczę drugi dzień, że to na pewno jest coś dobrego, nie? Tak, ja słucham o tym cały czas i już po prostu mówię, weź zrób i przestań mnie męczyć. Ty tak powiedziałaś, weź zrób. No dokładnie tak zrobiłaś ją. Jak ta pieczeń jest, jak była zrobiona, jak będzie zrobiona, postaram się to odwzorować 1 do 1. Mam tu 3 rodzaje mięs, tak jak ta pani, bo to robiła pani. W tej właśnie, w tym filmie, tu jest 1,5 kg ogólnie całości. I teraz chodzi o to, że 400 gramów, podejdź no tu, mamy boczku, 500 gramów łopatka, takie ścinki i ścinki szynki. I co w ogóle niczym się tu nie różni ta szynka od łopatki. Uwierz mi, wizualnie może się tu nie różni, ale mięso wieprzowe, nie przerywaj mi, bo ja moją złotą myśl mówię. Mięso wieprzowe, jakbyś... Co złote? Myśl? Dobra, no mów. Mięso wieprzowe, jakbyśmy ugotowali jałowo, każdy rodzaj, łopatka, szynka, polędwica, schab, żeberka, boczek, każde jedno, bez niczego, bez soli, w samej wodzie, to każde mięso ma inny smak, dlatego łopatka i szynka. I mi tutaj, wiesz, no, bardzo śmieszne. Ile mówiłem było tego? No ja nie wiem, no to co, ważyłeś? 600 gramów boczek, 400 łopatka i 500 szynka. I co będziemy robić? Będziemy oczywiście część tego mięsa, najpierw pokażę wam boczuś, musimy go przekroić na kawałeczki, które wejdą do maszyneczki. Ale większe by weszły, nie musisz tego przekroić. Weź się zajmij nagrywaniem. Dlaczego mi co chwilę przerywasz? Ja bym ten kawałek boczku... Co mi możesz pokazać? Ja widziałem już nie raz, ty mi tu nic nie pokazuj. A co o czym mówisz? Ja bym go na 2 kawałki pokroiła i on by wszedł. No. Upchłabyś. Wepchłabyś. Słuchaj, to jeszcze zanim go pokroję, to pierwsza przyprawa to będzie czosnek. Od 3 do 4 ząbków na tą ilość, czyli na te 1,5 kg. Od razu sobie to przerzucę tutaj... do maszynki, do gardzieli maszynki, bo będziemy to mielić. Sitko 4 mm założone. Boczuś też sobie tu od razu na górę przerzucę. Tak mówisz od razu, żeby ci było wygodniej, tak? Dlaczego mi? No bo znaczy dla świętego spokoju to zrobię. Nie, rozumiesz? Po prostu to jest... Tylu ludzi mi współczuje. Masz ty 100 kubitów, masz ty 100 kubitów. Słuchaj. Wy nie wiecie, jak ja mam z tym chłopem. Widzą, to widzisz, nie? No. Tu na razie sobie odłożę na boczek. Masz dużą deskę, nie możesz z boku tego położyć, tylko wrzucasz. O, a poza tym masz jeszcze jedną większą, mogłeś sobie ładnie położyć. Mam desek tu tyle, żeby to pięknie wyglądało. Szynkę, takie kawałeczki ładniejsze robimy na takie właśnie rzeczy. Na takie właśnie fajniejsze kawałki, większe, jakieś niesymetryczne. A takie brzydkie, tu na przykład błona jest, odcinamy i też to będzie zmielone razem z tym boczusiem na te sitko 4 mm. Tu widzisz? Pokazujesz moim kochanym widzom? Tak, pokazuję. Dobrze, pokazuj, znaczy nie wszystko. A reszta pójdzie tak jak tu, A to będziesz wszystko na wizji robił? Ale o czym mówisz w tym momencie? Bo się tak bawisz, to byś się pośpieszył. No, to w ogóle... Pośpieszyłbyś się, ja? Tak. No to jak, więc mam się pośpieszyć, czy mam się? Bo ty już taka jesteś mało precyzyjna. Jak mało precyzyjna? To zależy kiedy. Ty powinieneś chyba wiedzieć, kiedy powinieneś się śpieszyć, a kiedy nie. Już nie wspomnę o tym, jak ty prowadzisz samochód. To już nawet nasze dzieci wiedzą, że no jak tata ma po mnie przyjechać do szkoły, no raz na 2 lata, dzisiaj akurat ich odbierałeś, albo gdzieś zawieźć, no to my wyjeżdżamy 10 minut wcześniej, a z tobą trzeba przynajmniej 15. Pozdrawiam mojego kolegę Dłużniewskiego. I wszystko jasne, nie? Nie? Nie obejrzy tego. Może obejrzy. Kolega Dłużniewski jest tutaj u nas policjantem. Co, zatkało kakao? To nic nie mówisz. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiesz. Nie będę mówił, o co chodzi. No to właśnie nie mów. No. To co, to chodzi o coś, czy o nic nie chodzi? A? Powiedz mi. No o co? Powiedz mi. No ale mam powiedzieć, czy nie? Czy mnie jakoś przekona, żebym nie mówił? Co? Teraz będą napisali. Bo ja raz, zajmij się przepisem. To bo co? Bo ja raz dostanę mandat, a ty potem mi całe życie wypominasz. Policja ją zatrzymywała, nawet ich nie widziała. Widziałam. No a potem pojechała prosto, to gonili, bo myśleli, że ucieka. Nie, to nie ja. Ja was nie widziałam w ogóle. Znajoma. Co? To nasza znajoma, ja tak nie robię. Tak. Ja już ich widziałam. Skietowali na podłogę, na ziemię, znaczy się. Patrz, ja tak gadu i praktycznie pokrojone. To nieładne, później na drobno. I to znowu wszystko dzięki mnie. I za chwilę co będzie? 15 minut byś to zrobił, po co gadasz tyle? Nie? No tak. Patrz, tu jest taki ładniejszy, to go tu, a reszta pójdzie do zmielenia, bo jest nieładna. To będziemy mieli na te właśnie 4 mm, o których wspomniałem wcześniej. Więc ja sobie to przemielę i za chwilę damy przyprawy do tego mięsa, a co dalej, to dalej. Niech wyleci, tyle ile wyleci, a reszta zostaje w maszynie. Sitko ostre to podstawa, prawda? Prawda. Tak. Musimy na zlot zabrać, że nam znowu poostrzą. Mam nadzieję, że będzie ta firma, która się zajmowała tymi właśnie ostrzeniami. Jaka to... Nie pamiętam w tym momencie, bo było to trochę dawno. Ale nawet jak zwykle nie pozwoliłeś dokończyć, że jaka to jest różnica, chciałam powiedzieć. No bo przecież... Jaka to... A to nie wiesz o tym? No ja wiem. A, bo ty jeszcze jesteś na etapie krojenia nożem i... Różnica jest bardzo duża, bo jak masz ostre sitko i nóż ładnie dolega do sitka, to się ładnie mieli. Nie gniecie się mięso, nie szarpie, nie... Zapycha maszynka i wszystko jest w ogóle wspaniale. Kochani, właśnie mi moja operatorka przypomniała, znalazła ten właśnie przepis mamabistro.pl. Tak się ta pani nazywa na TikToku. Generalnie ona robi rzeczy, głównie jakieś tam ciasta i tak dalej, ale tu zrobiła tą babkę, pieczeń królewską, czyli idealnie do mnie to pasuje, bo jestem królem u nas w domu, co wszyscy wiemy. Wszyscy wiemy, powtórzę jeszcze raz głośniej, co? Królem czego? Wszystkiego. Zrzędzenia chyba. Wszystkiego. Dobrze o tym wiesz. Słucham cię, mój królu. Ile razy tak jest? Tak, zrobiłam. Nie było tak? Nie. Dobra. Mamy to zrobione. Do tej pieczeni będzie jeszcze dodane mleko. 150 ml na te 1,5 kg, ale dopiero po tym, jak dodamy przyprawy, rozmieszamy to wstępnie i odstawimy to na 24 godziny, żeby nam się to pogryzło, przemieszało i przesiąkło smakami. Jakie przyprawy? Kochana moja. Zaczynamy. Bierzemy wagę. Mam tu łyżkę i łyżeczkę. A dlaczego? Tu już mam sól przygotowaną. Zwykłą sól. Tej zwykłej soli jest 27 gramów na te 1,5 kg, co wychodzi 18 gramów na 1 kg. Czyli od razu sobie to przysypię, żeby opróżnić to właśnie naczynko. Tarujemy. Nie, wyłączyłem, patrz, poczekaj. O, pieprz czarny, drobno mielony, kochani moi. 4 gramy na tą ilość 1,5 kg. Te 1,5 kg to takie 2 foremki, które zobaczycie później. Idealnie w to się mieści, więc 6 gramów. Czekaj, coś mi się tutaj, moja waga zaczyna psuć, co? Czekaj. To musi być... O! Pieprz czarny, drobno mielony. Zaznaczam po raz kolejny. Co tak trzesz tym nosem o mój telefon? No znowu mam alergię, nie o telefon. Na pieprz, tylko... pieprz pewno i... Nie, na 100%. Dla ciebie, a nie na pieprz. Kochani, co? Majeranek. Jak tam, ile tego majeranku było? Łyżka czy łyżeczka? Weź tam zobacz na tym przepisie. Wszystko będziemy mieli w opisie. Ja jeszcze się wspomagam przepisem, dlatego że... Messenger. Pokaż. Majeranek, jedna łyżka. Czyli łyżka, nie łyżeczka. Taka łyżka. Nie będę tego ważył, bo łyżka to nic nie waży. Jedna łycha na te 1,5 kg. Kminek, ile tam było? Jedna łyżeczka, tak? Widzisz? Tak, łyżeczka. Jedna łyżeczka kminku. Proszę bardzo, kminek. Widać? Widać. Tak jest, widać. Dobrze, wspaniale. A tam był taki kminek, jak ty pokazujesz? Tak, w całości był, bo było widać na tym filmie. Jedna łyżeczka, czyli to jest łyżeczka. A przesuń tutaj, pokaż te ziarenka. Wyostrz tam, chociaż mój telefon najwspanialszy, on dobrze wyostrzywa. No właśnie nie za bardzo wyostrzywa. Tak, nie. Jak już tam już obsługa to specjalnie, to się dziwisz. Dobrze, więc teraz tak, tyle mamy. Co jeszcze? Oczywiście nie jest to reklama Kamisa, ale może być. Kamis, serdecznie zapraszamy oczywiście. Na Messengera czy tam gdzie, już ja się odezwę. Musztarda francuska, jedna duża łyżka. Chyba łyżka. Tak, łyżka. Łyżka? Prosto z Francji, ty, ale... A, weź. A, to wygląda jak skrzek. Patrz tu. Myślałam, że jak kawior. Kawior. Kurczę. Widziałaś, ile kawior ostatnio kosztował w makro? Widziałam. Takie coś. 20 gramów tego kawioru kosztowało 130 zł. A 20 gramów to jest tyle, że ja bym nawet nie zauważył, że cokolwiek zacząłem jeść. Tak czy nie? Tak. Co z 20 gramów? Boże, no, na mnie? Tak jak krewetki, nie? Jak co? U nas to tak jak krewetki też, na tej samej zasadzie. Tak. Pokaż to wszystko, co tu mamy. I teraz musimy to wyrobić, wymieszać, przemieszać, przerobić, przewyrlać chyba i odstawić do lodówy na 24 godziny. A po 24 godzinach dodajemy 150 ml mleka i mieszamy raz jeszcze, ale wtedy posłużę się moim, twoim robotem planetarnym. Tak? Do czego ci robot? Żeby to porządnie skleić. No się samo, ty dobrze ręką wyrobisz. Dobrze robię ręką? No. Dobra, weź zatrzymaj, bo za chwilę ten YouTube nam tu zdejmie. Widzimy się jutro przy nakładaniu przy mieszaniu, rozmarzyłem się, jak tak powiedziałaś. Do jutra. Oczywiście w lodówce najlepiej przykryć folią spożywczą. To nie jest stretch, tak jak się palety owija, tylko to jest folia spożywcza. Można to odkryć, ale jedno, co jest bardzo wyczuwalne i zauważalne i w ogóle, to chyba ta musztarda. Strasznie to czuć, znaczy strasznie. Czuć to bardzo. Zobaczymy, co wyjdzie. Tu mam tego robota planetarnego, którego niedawno nabyłem. Uważam, że dobry to był mój pomysł, że tak właśnie sobie pomyślałem, świetny, że taki robotek. Pomysł. No, naprawdę. Właśnie chciałem to powiedzieć po raz kolejny. Proszę nie słuchać nikogo. O, jak przykleiło, przymarzło. Bez kitu. By było spadło. Oj, bo. Ty, to przymarzło naprawdę. Czekaj, że wyjdzie. Tak w całości. No muszę tak. O. Wypełzło. Naprawdę jak to czuć. O matko, jaki ładny zapach. No dlatego ta pieczeń mnie tak nie? Dobrze. Zakładamy to z powrotem. Ach kurczę, ci powiem, że... Ten robotek. Świetny pomysł miałeś, nie? Świetny pomysł, bardzo. Czekaj, to dobrze. Trzeba wyjąć. Tu, wyjąć, nie dobrze wyjmować. Jak już się włoży, to niech tak będzie. Tu taki guziczek magiczny i się to opuszcza. I teraz powiem wam tak, moi kochani. W tym przepisie jest podane około 150 ml mleka. Zakładam, że to tyle nie będzie, dlatego trzeba kontrolować. Chyba że ktoś, chociaż ja będę wyrabiał tym robotem, to będzie widać, czy potrzeba tego mleka, czy nie potrzeba. Dłońmi jak wyrabiamy, też można to łatwo stwierdzić, więc na razie bez mleka. Tu już mam foremki, musztarda, bo jeszcze będziemy na wierzch to smarować. Odpalamy. Co? Na wierzchu, a nie na wierzchu. Czemu ty mnie ciągle poprawiasz? Ty specjalnie to robisz. I ja wychodzę na... Ja wychodzę... Źle się wysławiasz, wiesz, że mnie to dobrze drażni. Dobrze się wysławiam, cię to drażni. No ty nie możesz jakoś na migi pokazać, tylko chcesz za każdym razem... Mnie tutaj... się przypomina po prostu mój pan z polskiego w gimnazjum i nawet dzisiaj mi to koleżanka to jak was bił, to musiałaś się uczyć. Mnie nikt nie bił w szkole. Na jedyneczkę, tak? Tak. Przysuń tutaj pod dziureczkę. A co, nie wiesz? Wiem, tylko przysuń przy dziureczce tutaj. Przysuń się tam może, mam nadzieję, że cię było widać. Odpalam. Dobry pomysł, proszę bardzo. Wyrabia pięknie, wspaniale, cudownie. Jak to wygląda? Chyba przyspieszę trochę, co? Tak. To na dwójeczkę, nie? Więcej nie będę brał, bo wyrwie to normalnie. Ale pachnie, o Jezu. Czekaj, odsuń się na chwilę, kapniemy mleczka. Połowę wlałem mleka. Mleko UHT. Ja uważam, że mogłeś wszystko wlać. Tak? Tak. Czyli? Wlewaj, no. Poczekaj. Co ty tam się nie znasz, a gadasz? Poczekaj. A już się zamierzyłeś, bo już brałeś, tylko chciałeś pokazać, że teraz postawisz na swoim, a nie, tak to zawsze postanowisz, tak widzisz, ciebie ja poprawiłem. Posuń się, wleję sobie. Postanowiłem, że wleję resztę mleka. Nie postanowisz na swoim, tylko postawisz na swoim. Mhm. Czyli takie było założenie? No tak. Aha, i teraz urabiamy... Ja się tylko raz przejęzyczyłam w kościele. Kiedy? 20 lat temu. Oż ty małpo jedna. Oż ty małpo jedna. Dobra, niech się miesza. Za chwilę po tym całym mieszaniu nie mieszamy na czas. Ma się kleić, tak jak przy kiełbasie. Ma się kleić i zatrzymujemy. Przekładamy do foremek, więc za chwilę zobaczycie, jak już będziemy to przekładać, nie? Tak, jak już będziemy to przekładać. Aha, jak już weźmiemy się i będę to przekładać. Jak już weźmiemy się i przełożysz. Dobra, no. Patrz. 10 minut tu było, musicie mi uwierzyć. Wyciągamy teraz. Ale się klei. Klei się. Klejące. O Boże. A pachnące. Jeszcze bardziej. Muszę tego ślimaka obczyścić. Może ty byś obczyścił. Dlaczego? Nie rozumiem, o co ci chodzi w ogóle. Ja też siebie nie rozumiem. Ja cię po prostu poprosiłem. Może przedojście tam. No to zawsze tak mówisz, ja cię po prostu poprosiłem. Po prostu. Teraz ja cię zacznę prosić o różne rzeczy, wtedy zobaczymy. Ale co zobaczymy? No proś! Mhm. Proś! O czym konkretnym mówisz? Czy nie? Zobacz, ale jaki zapach, o Boże. Jednak, kurde, 150 ml mleka wlazło. Foremki aluminiowe. Ta pani robiła w keksówce takiej wielokrotnego użytku i ona tam tłuszczem smarowała te boczki. W moim przypadku nie trzeba tego robić, ponieważ są to foremki aluminiowe. Tu sobie przygotowałem takie... To jest wszystko sobie sam przygotowałem. Oj. Jeszcze zaraz umyjesz to wszystko. Nie, to zostawię tobie, ten najlepszy. Tak. Jakbyś sam to miał myć, to byś ręcznie wyrabiał. Zrobimy to... Co? Tak. Nie, ja bym normalnie, tak. Wiesz. Ja lubię myć. Żartowałem, żebyśmy tu zaraz, wiesz... Zasłówka nie łapała? No właśnie, zasłówka, żebyś mnie nie łapała. Rozdzielamy to na dwie równe części. O. Znowu to robisz. No, dokładnie robię znowu to, żeby to... Żeby mnie po prostu... Szlak cię trafił, o, tak jak... Dokładnie. Tak jak ten... do niektórych... Zatrzymałem się w porę, ci powiem. Nie? Z czym? No bo miałem powiedzieć, że co niektórych... Mi tu wyskakują te komentarze właśnie z tego YouTube'a. Widzę, że pan Wiktor-Wiktor coś skomentował. No, pan Wiktor-Wiktor... Pozdrawiam. Pan Wiktor-Wiktor, nie, to nie wiadomo, co to jest w ogóle za osobnik, ale on strasznie nie rozumie naszego kontentu, ale chłopie, dobrze, myślę, komentuj. Nie, co to, on nie rozumie. On pisze takie komentarze, ja myślę, wiesz, że rozumie, tylko cię po prostu nie lubi, a lubi mnie. No, on ciebie lubi na pewno ciebie każdy lubi. No dobrze. Nie każdy. Znaczy wiesz co, ja w ogóle mnie coraz mniej osób zaczyna lubić z tych branży konkurencyjnych. Wiesz, o czym mówię, nie? Wiem. No, więc wiesz jak to, wiesz jak to się... Też jest przyjaciół po fachu. Przyjaciół po fachu, którzy też mają grupę na Facebooku. Przy okazji zapraszam swojskie gotowanie i wędzenie. To moja grupa na Facebooku jest, a moja jest najmojsza. Tak czy nie? Tak. Amatorska, fajna. Amatorska, fajna grupa. Bez hejtu. Jak się zdarzy... A jak się zdarzy hejt, to nie ma gadania, nie ma zmiłuj się. Czy ja kogoś znam. Admin czuwa. Czy nie znam, to... Nie ma powrotu, co niektórzy się przekonali o tym, byli na zlocie i było tak, że rozmawiałem nawet z jednym, z drugim czy z trzecim. Jak zasłużył, to poleciał. Niestety, stety. Tak czy nie? Nie. Moja operatorka mojego cudownego telefonu. Nie, najwspanialsza operacja. Najwspanialszego telefonu, aha, to tak miało być, dobra. Może to potwierdzić, Boże, że... jak ty się babrasz. No ja lubię, nie mogę. No wiesz o tym, że zawsze się bawię długo. No i widzisz, ty mnie prowokujesz, a potem się złościsz na mnie, że ja jakieś sekrety zdradzam. Ale o czym ty mówisz? Bo ja mówię tu o... No zabawię w pieczeniach. Pieczeni, no. Ja też. Zuzia, idź nie słuchaj. Bo ty powinieneś... minutę to zrobić. Całą już przyklepana i wszystko. W dwóch foremkach. Co? Weź już nie przesadzaj, dobra? Co ty w ogóle? No ja mówię cały czas o tej mięsie, o tej pieczeni, a ty znowu o czym? O niczym. No właśnie, no to ja nie wiem, co ci chodzi. Boże. Och, Boże, Boże. Szurasz tą miską tego miksera, jak czasami na dworze nagrywamy i butami. Na dworze, ja bym powiedział na dworzu. Widzisz? Już byś mnie poprawiła, jakbym tak ja powiedział. Jak co? Co butami na dworzu? Ale co? Na dworze. Ale co na dworze? No szurasz tak. Mikrofon nie wyłapuje. Ale ja to słyszę, mnie to tak rozprasza. A ty to tam wiesz, ty jesteś tylko pracownikiem. No tak, no co, nie? Nie jest tak? Jeszcze trochę i ty będziesz moim. I zobaczymy wtedy. I pewnie w tym przypadku, w tym momencie chcesz, żebym zareklamował twój kanał. Ja nic od ciebie nie chcę. No dobra, powiem. Ja sama zareklamuję. Dobra, powiem. Nie chcę, żebyś mówił o moim kanale w moim magicznym wędrowniku. Nie chcesz, żebym mówił o twoim kanale, który się nazywa W Moim Magicznym Warzywniku? Nie. No dobra, to nie powiem o twoim kanale, który się nazywa W Moim Magicznym Warzywniku. W twoim magicznym warzywniku. Widzisz? Dobrze, uklepałem to. Tak to wygląda. Teraz co? Ręce mam już brudne. To dobrze. Nie są pełne foremki. Jedna jest tutaj od góry bardziej zmielona, a druga jest tutaj nawet kawałki mięsa się przebijają. Powiedzmy, że ten słoik będzie brudny teraz i od góry trzeba i na jedną, rozchlapałem? Trochę chlapu, jak zwykle. Na jedną, na drugą, tak tylko po prostu rozprowadzić. No i co uważasz? Że za mało, a co? To no chciałaś powiedzieć? No tak, jak to wygląda. No nie, no rozteguję. Ale co jak wygląda? Się dołoży, kochana. Specjalnie po musztardę dzisiaj jechałem, żeby to wszystko tu ładnie... Szkoda, że innych rzeczy nie mogłeś kupić, tylko o musztardę. Ale bo to jest tak twoje. Zawsze u nas. Nie można powiedzieć, że jedziesz na zakupy, bo po drodze jeszcze nawet nie dojedziesz do tego sklepu, już masz 5 wiadomości na Messengerze, co kupić i potem jeszcze jesteś w sklepie, jest kolejne 5, a później wracasz, jesteś jeszcze w sklepie. Ja będę robiła tak jak ty po prostu. I tak jest cały czas. Ja jak jadę na zakupy, to zadzwoń, jak będziesz na miejscu. I ty wtedy wymyślasz. I wtedy ja zaczynam, nie? Tak. No to teraz ja też, ja zadzwonię do ciebie. Ale pięknie, powiedz. Patrz. A ta musztarda taką robotę robi. Jestem już bardzo ciekawy, nie mogę się doczekać. Kurczę, jak to będzie? No piękna sprawa, no kurczę. Zuzia, widzisz to, Zuzia? Elegancko. Drugą robimy identycznie. Od razu tej musztardy dam więcej, bo trzeba dać więcej. O. Dobrze. Ale jak fajnie ta gorczyca jest taka napęczniała, nie? W tej musztardzie. Widziałaś to? Kurczę. Krok po kroku. Zuzia, idź, nie słuchaj. Nie wiem, mama. Mama po prostu... Marzę po prostu o napęczniałych kulkach. Boże kochany. Oj, Boże, Boże. Dobrze. Tak jak myślisz. Proszę. No pięknie, ale jestem z siebie zadowolony. A ty jesteś zadowolona? No nie bardzo. A, no tak, ładnie. Marta, weź już przestań, bo wiesz co, nie wiadomo, co kto pomyśli. Będą mnie uważać za jakiegoś, nie wiem kogo. To znaczy, ja bym chciała w tym momencie twoją mamę pozdrowić. Która to obejrzy? Boże. Ale twoja mama zna się na naszych żartach. No ona się zna, kto zna nas, to się zna na tym, że my sobie żartujemy, a kto nas nie zna... Twoja mama też się zna na żartach i ostatnio powiedziała wyczuby. Folią aluminiową, kochani, robimy... A nie wpadłeś na to, żeby w koło kręcić ze 2 razy? Tyle zużyłeś tej folii na jedną. Ile ta folia kosztuje? A nie chodzi o to, ile kosztuje, to przecież... Chodzi o to, ile kosztuje. Najbardziej o to chodzi. Ale, o, ale pięknie to zrobiłem. Chodzi o jak... Ale, no powiedz, idealnie, nie? Idealnie, delikatnie. A jak w koło? Ja bym z tego, co ty tu zużyłeś, to 2 zrobiła. 5 byś zrobiła. O, a weź... I tu, i to. O, a zobacz, że w drugą stronę jakbyś obrócił. Coś. Patrz, to mi wyszło lepiej, widziałaś? Faktycznie, ty. Tak by było dobrze. Dobra, przygotowane do pieczenia. Pieczemy w temperaturze 175 stopni od 80 do 90 minut. Zależy też oczywiście od piekarnika. Ja tak bynajmniej uważam, bo nasz to... W 2 godziny. 2 godziny. Ostatnie 20 minut ściągamy tą folię, żeby nam się to pewnie lekko przyrumieniło, chociaż na tym filmie nie było przyrumienione. I tak to będzie wyglądało. Piekarnik ustawiony góra-dół, 175 minut, od 80 stopni 175, no właśnie. Od 80 do 90 minut, czyli prawie maksymalnie 1,5 godziny, półtorej? No może być 1,5. 1,5 godziny. Do piekarnika, potem zrobię tylko może jakieś zdjęcie z piekarnika i... To nie umiesz wybrnąć, byś powiedział 90 minut i... Powiedziałem 80-90 minut. No, a potem 1,5, 1,5. No, wystarczy powiedzieć 90 minut i nie ma problemu. Do piekarnika. Na 90 minut. Tak jest, mamy wystudzone. Oczywiście to, co widzieliście w piekarniku na zdjęciu chwilę wcześniej, zostało odlane i zostało samo mięso. Po lekkim przestudzeniu okryłem to folijką aluminiową. Śniadaniową? Aluminiowa, tak. Żeby ta wilgoć była zachowana, zatrzymana. I tak, w tym filmie ta pani jeszcze te boki dół obtaczała. Tam była papryka, chyba rozmaryn i coś tam jeszcze. Ja do tego momentu robiłem 1 do 1, a nie będę tego robił, po prostu zostanie to tak, jak jest teraz, więc muszę to otworzyć, a może tam nie ma. Wyjadłaś może w nocy? Ja na pewno. No 1,5 do 2 proszę spać, mówisz, co robiłaś? Kto tu był? Gdzie? Pomidory. Aha, i przy okazji zapraszasz na odcinek z pomidorami, tak? Zapraszam, no. Kiedy będzie? Dzisiaj. Pewnie jakoś zaraz po tym filmie, albo w trakcie, albo przed nawet. Tego? Mhm. A to dodajecie? Już dodałam, tylko jest na prywatnym. No, zobaczcie, nam otwieramy. Zwykła sól. Wilgoć jednak faktycznie. Zobacz. Widać tą wodę? Nie. Nie widać? Nie. To zrób tak, żeby było widać. Mój telefon wyłapuje najmniejsze. Albo... Po co to w ogóle przykryłeś? Przykryłem, żeby było to wilgotne. Lubię, jak jest wilgotne. Jak lubisz, że jak jest wilgotne, to po co teraz zwracasz uwagę, że wilgoć? Ale żebyś pokazała, że to trzymało wilgoć. Spójrz, ubyło trochę, co? I to zawsze. Było zastanawiające, dlatego ważyłem to. 1260 razem z tymi forenkami, a więc mięsa mieliśmy 1,5 kg plus mleko 150 ml. To było 1650, ubyło ponad 300 gramów. Czyli trochę ubyło, ale zawsze tak jest. To wyciągamy, tą może wyciągnę, co? Tą taką... Jak to zrobić teraz? Czasu na tym stole jakoś, ja nie wiem, żeś nic nie pomyślała tutaj, żeby jakoś... Z czym? Tak, może kurde. Większe po prostu, ta, bo ty się nie mieści. 12 osób, na 12 osób. Czym? Patrz. Na zwykłej soli, no to... Na pewno będzie dobre. Na pewno. Na pewno. Oczywiście ja wam prawdę powiem. Zdrowie. Jeszcze zakryła się. Na szczęście, żebyś mi tu nie opluła tej pieczeni. Na pewno się zakryłaś? Tak, ale zakryłam się mikrofonem. Chciałam, żeby nie było słychać. Żebym COVID-em się tu nie zaraził. Jakim COVID-em? A nie wiem, to zmarczysz tym nosem tutaj. Dobrze to jest ustawione, dobrze? Jak zawsze. Dajesz, czyli... a nie się tu rozkminiasz. I ale nie trzeba przesunąć jakoś trochę? Nie, a co? Dobrze jest? W dobrym miejscu? Dobrze, no. Przekroję to tutaj, żeby zobaczyć przekrój. I zobaczmy, co jest w środku. Oczywiście kolor będzie taki, jaki jest. I też zależy od tego, jak ma być to, ile czasu ma być to pieczone, jak to wygląda. Uważam, że było to przesuszone. Tak uważam właśnie. Czyli po prostu. Czyli po prostu. Nie, tylko po prostu trzeba to. Nie, dlatego ja właśnie mam. Dlatego ja robię. Co? Ja lubię takie słuchotki. Ty to byle co lubisz. No właśnie. Słuchaj, dlatego w moich naszych odcinkach, jak coś wyjdzie albo nie wyjdzie, to ja to pokazuję. Nie pokazuję tego, że zrobisz tak, tak i tak i będzie tak, jak tam było widać na tym filmie. Bo nie jest tak. Na tym filmie również nie było pokazane tej wody, którą odlałem. Było tak czy nie było? Było. Więc to wszystko, kochani, trzeba pokazywać. Oczywiście smak, zaraz zobaczymy. Zakładam, że smak będzie dobry, ale uważam, że takie te istotne rzeczy to trzeba też pokazywać. To mleko mnie bardzo ciekawi, kurczę. To co? Smacznego, nie? Nie powiedziałaś mi. Nigdy ci nie mówię. Teraz wymyślasz. Ja ci powiem, że to jest niesamowite, wiesz? Co? Siedzę, chodzę, funkcjonuję normalnie przez cały czas. Dopiero jak siadam blisko ciebie albo naprzeciwko, to łapie mnie alergia. Naprawdę. I to już... Zauważyłam to dawno. Co tam? Pewnie jeszcze musisz te dwa kawałki grube zjeść. No. Muszę. Żartowałam. A ja nie. Smakowałeś się jeszcze? Nie. I co, dobre? Niedobre? Słuchaj, ja jestem szczery i będę szczery. Możesz sobie mówić. I myśli, co chcesz. No ale jak bierzesz drugi kawałek, to chyba raczej nie jest jakieś złe. Dobre jest, ale o kilku rzeczach nie było wspomniane. I dobrze to wiemy. No. To znaczy? To znaczy o to chodzi, że na tym filmie była bardzo cienka ta pieczeń. I było napisane, ile to było pieczone. I też nie potrzeba tyle czasu piec, dlatego że ona w tym momencie jest przepieczona. A jakbyśmy to trafili w ten punkt. I też nie wiem, czy za 175 stopni to jest nie za wysoka temperatura, bo jakbyśmy dali powiedzmy plus minus 100 na przykład, a minimalnie dłużej, nie topiłoby się tak. I ta wilgoć, te soki odlałem. Oczywiście wiem, że nie musiałem, ale no nie dało się. Widzieliście, ile tego było w tych foremkach. No więc kilka rzeczy bym poprawił. Generalnie w smaku jest bardzo dobra, ale jeśli oglądacie ten film i chcecie sobie zrobić pieczeń królewską, to musicie kilka rzeczy zmienić, bo tak jak to zrobiłem od samego początku, to nie jest dobrze. Tak jak widać, jest przesuszona. Powtórzę po raz kolejny. Jest dobra, ale jest do poprawy. Mam nadzieję, że jeśli ta pani może jakimś cudem zobaczy, to się nie obrazi. Taka jest prawda. A ja zawsze mówię prawdę. Tak czy nie? Nie. Prawda. Widziałeś? Wszystko się wydało. Jeszcze raz kichnij. A więc co ja mogę powiedzieć? Nie wiem, co mam powiedzieć. No jest dobra, ale szczerze spodziewałem się troszkę inaczej. Tak szczerze. No tak opowiadałeś, że... No, no bo to jest bardzo zaciekawione, ale bardzo zaciekawiło mnie to, ten przepis, to wszystko. Tylko powtórzę jeszcze raz. Najistotniejsze rzeczy zostały pominięte. Tak. Proszę się nie gniewać na mnie. Ale niższa temperatura, krótszy czas pieczenia. Oczywiście to też zależy od tego, jakie są foremki, ale to w tym filmie, tam, to było takiej wielkości. Bo nie było grubsze, nie było dłuższe, więc troszkę za dużo. Tak, tak było. A więc kochani, generalnie jest bardzo dobra. Jak chcecie, jak będziecie robić, to oczywiście musicie zmienić to i będzie bajunia. A poza tym, jeśli ktoś nie subskrybuje mojego, naszego kanału, może to zrobić w tym momencie. Oczywiście przy okazji nacisnąć dzwoneczek, gdyż ponieważ będzie informowany o wszystkich nowościach na tym najwspanialszym kanale. Oczywiście skomentujcie, co uważacie. Łapka w górę, jeśli film się podobał. Wszystkie rzeczy niezbędne do zrobienia wyrobów domowych dostaniecie w sklepie właśnie tym. Kod rabatowy do tego sklepu i oczywiście link do tego sklepu jest w opisie pod tym filmem. Nasza grupa na Facebooku Swojskie Gotowanie i Wędzenie. Zapraszamy serdecznie. TikTok Swojskie Gotowanie, Instagram Swojskie Gotowanie. Ten film właśnie jest z TikToka, więc jak wpiszecie sobie, tak jak powiedziałem, to sobie zobaczycie. Na kanale tym, co mówiłem, właśnie tą pieczeń królewską, tak się nazywa. Więc polecam jak najbardziej, bo jest naprawdę dobra. Jest taka idealno delikatna. Nie, idealno delikatna nie jest, bo jest przepieczona, ale generalnie w smaku jest bardzo dobra. Nie wiem, czy ja bym nie zrobił następnym razem z pekła solą. Wtedy by było zupełnie inny wygląd wizualny, a w tym momencie jest taka siwa, a dużo ładniejsza jest, jak jest różowa. Tak. I tak chyba to trzeba by było zrobić. Chyba polecam. Pozdrawiam. Cześć.